Magnificencjo, Wysoki Senacie, Wysoka Rado, drodzy goście, pracownicy i studenci Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki Politechniki Gdańskiej. Inauguracja roku akademickiego jest jedną z ważniejszych dat w kalendarzu wydarzeń każdego wydziału. Tegoroczna jest także związana ze zmianą jego władz. Przez ostatnie 4 lata dziekanem wydziału był profesor Jerzy Wtorek, który istotnie przyczynił się do jego rozwoju. Szanowny panie profesorze, gorąco dziękuję za dotychczasową pracę i życzę dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Pierwszy dzień roku akademickiego jest szczególnym momentem dla tych, którzy dzisiaj wstępują do społeczności naszego wydziału. Droga młodzieży, zaczynacie nowy etap w życiu z nowymi nadziejami i oczekiwaniami, a także z nietypowymi wyzwaniami. Przyszło Wam rozpoczynać studia w okresie światowej pandemii koronawirusa. Te trudne czasy szczególnie boleśnie dotykają młode osoby, wchodzące w dorosłe życie. Wybraliście wydział, który reprezentuje wysoki poziom i dostarcza pożądanych na rynku inżynierów. Będziecie studiować na wielu wymagających kierunkach, po ukończeniu których macie szansę znaleźć dobrze płatną pracę. Jestem przekonany, że podołacie wyzwaniu studiowania na naszym wydziale i za kilka lat staniecie się jego absolwentami. Najlepszą receptą w obecnych czasach jest inwestowanie w siebie, wykształcenie. Zatem wykorzystajcie wszelkie możliwości, jakie dają Wam studia. Angażujcie się w badania naukowe pracowników wydziału, działajcie w kołach naukowych i samorządzie studenckim. Realizujcie swoje marzenia i nie zapominajcie o bezpiecznym korzystaniu z atrakcji życia studenckiego. Na zakończenie wszystkim Państwu życzę wielu satysfakcji i sukcesów w nowym roku akademickim 2020-2021.